I co tu się dzieje? Hej, było kilkanaście rezerwatów cisowych, kilkanaście dębowych, kilkanaście sosnowych. Były modrzewiowe, lipowe i grabowe. No i przyszedł czas na rezerwat wiązowy. Co to jest? Ach, kości. Ktoś gra w kości. 532, do zobaczenia. Rezerwat wiązy reskie. To najmłodszy dzisiaj, chociaż te wiązy, które się w nim znajdują, nie ustępują tym bukom widzianym wcześniej, nie ustępują tym dębom, które są niedaleko. A rezerwat, no to wiązowy las, gęsty z odrostami wiązy, też w tym niższym piętrze, ale są i okazy, które sięgają do samych chmur. Na przykład ten. O nie, to nie, to jest wiąz, tak? A koło niego jest też wiąz. Ale widziałem po drodze jawory i to mnie zmyliło. Tu dokonał żywota osobnik. No i są jawory, tak. Jeden, drugi i tam trzeci i czwarty. Okej, ale rezerwat, w rezerwacie dominuje wiąz. Niedaleko wioski Resko i ja tam będę chyba odwrót robił, a przyjechałem od wioski Dobiesław i tam przepiękne aleje dębowe, te dęby, coraz więcej klonów i jaworów, muszę przejść w stronę wiązów. Te dęby w szpalerach kilku, no może ponad 200-letnich okazów. Jedzie się i serce się raduje. Wiązy reskie sąsiadują z kolosalnym polem pszenicy i w niektórych miejscach to ogrodzenie przywalone jakimiś wykrotami udostępnia drogę zwierzaczkom, które tu mieszkają. Kilka saren widziałem odżywiających się na polu pszenicy. Musiała im bardzo smakować, bo nawet mój widok ich nie wystraszył za bardzo i poszły sobie w głąb tego łanu. Drogę powrotną na pewno znają. Nie ma problemu ze schronieniem się w rezerwacie. Śliczne wiązy. Do zobaczenia.